Dzisiaj razem ze mną środkowa bloku Grupy Azoty Chemik w Police, Iga Wasilewska. Dzień dobry. Cześć Iga. Słuchaj, na sam początek oczywiście pytanko, które wy siatkarze, ale sportowcy mam wrażenie nienawidzicie. Nie lubicie opowiadać o tym, jak to się wszystko zaczęło, ale ja bym chciała mimo wszystko od tego zacząć, dlatego że twoja historia zaczęła się dosyć dziwnie, bo słyszałam, że swój pierwszy trening odbyłaś z szyną na ręku, o tym też czytam na palcu, o tym też nam opowiedz i dzięki temu właśnie postanowiłaś, że siatkarką zostaniesz, więc jak to wyszło? Znaczy myślę, że nie wiem, czy wszyscy nie lubią, po prostu to się tyle razy powtarza, a zazwyczaj prawdopodobnie jest ten sam schemat, że po prostu chłopiec czy dziewczynka mają za dużo energii, muszą coś z nią zrobić i albo pójdą na piłkę nożną, albo na siatkówkę i tak było w moim przypadku. Towarzyszył temu boom na siatkówkę w naszym kraju przez erę naszych złotek. Także trochę to trwało w moim mieście, zanim otworzą tą sekcję, ale chyba rok po tym złocie na Mistrzostwach Europy udało się w końcu gdzieś tam zapisać na dodatkowe zajęcia z siatkówki. No na dzień dobry faktycznie miałam kontuzję. Dobrze, że w sumie później mam raczej szczęście, że mnie omijają. Z małym wyjątkiem. Do niego zaraz przejdziemy, ale to jeszcze chwilę. Ale faktycznie, nawet nie wiem, to była jakaś koszykówka na podwórku i faktycznie wybiłam palca. Także w sumie to była chyba taka przepowiednia mojej pozycji na boisku. Ale nie, mama nie chciała mnie puścić na te pierwsze zajęcia, ale no troszkę się wykłóciłam i faktycznie to odbicie dołem czy palcami na pierwszych zajęciach, no to nie było to, co chciałabym jeszcze robić, ale na zajęciach byłam i wszystko było ok później. Od tego się zaczęło. Tak jest. No właśnie, to faktycznie ta historia jest podobna w większości przypadków. A powiedz mi, kiedy poczułaś, że faktycznie ten moment taki przełomowy, że siatkówka może być moją pracą, siatkówka i sport może być tym, co ja będę robiła przez całe życie i chyba się temu jednak poświęcę. Czy ty pamiętasz taki moment? No właśnie to mnie zawsze bardzo, bardzo mnie to ciekawi i bardzo mnie to inspiruje, że w sumie tak młoda dziewczynka, którą byłam, bo to było, nie wiem, 11 albo 12 lat miałam, jak zaczynałam grać, że ona tak naprawdę podjęła decyzję, która zdeterminowała całe później życie. Aż do teraz zobaczymy jeszcze jak długo. I wydaje mi się, że miałam poniekąd szczęście, że trafiłam do takiej grupy, która oczywiście była nastawiona na zabawę, ale od razu mieliśmy jakieś zasady, reguły, to wszystko było jak w takiej profesjonalnej drużynie, muszę przyznać, że nie spóźniamy się na trening, jak jest jakaś jednostka treningowa, to przychodzimy, wyjazdy i tak dalej. I jakoś od małego miałam wpajany właśnie taki profesjonalizm, co później gdzieś tam się przełożyło na to zawodowstwo, myślę. I myślę, że od samego początku gdzieś tam do tego podchodziłam. Później była też klasa sportowa w gimnazjum, więc ten reżim był od początku treningowy dosyć spory. No i wyjazd do SMS-u, więc to naprawdę poszło bardzo szybko. Od piątej klasy podstawówki do gimnazjum, do SMS-u, to już można powiedzieć, że ten sport był naprawdę profesjonalny. Okej, okay. I powiedziałeś, że każdy zaczyna tak samo, powiedzmy, bo gdzieś tą energię trzeba upuścić, ale mimo wszystko powiedziałeś, że kluby, czy tam małe drużyny, w których miałaś okazję grać od najmłodszych lat, były mocno zdyscyplinowane. Czyli ty poczułaś właśnie od tych najmłodszych lat, że jestem w stanie tak funkcjonować przez resztę życia, że ktoś mi ułoży plan, że ja będę przychodziła na tą i na tą godzinę, że niekoniecznie będę miała święta wolne w domu. Jakby czy od początku zdawałaś sobie sprawę, że to tak będzie wyglądało? Myślę, że tak, bo może święta co prawda były wolne na początku, ale na pewno z tymi weekendami i z feriami zimowymi pamiętam, że był problem, że zawsze rodzice mieli trochę, nagle się zdarzyło, że rodzice mieli trochę inne plany niż ja. I zaczęliśmy dosyć szybko spędzać te weekendy gdzieś tam oddzielnie. Oczywiście no mama to mi bardzo pomagała, gdzieś tam dojeżdżała na turnieje ze mną, czy poziomie na treningi. Ja też miałam do hali, gdzie trenowałam tam z 15 minut, więc to był taki dystans, myślę, dla dziecka, no tylko samochodowy. Więc musiałam liczyć na wsparcie rodziców, ale myślę, że ta rutyna taka sportowa, gdzieś tam jeszcze z lekcjami przeplatana, myślę, że jakoś odnalazłam się od razu od tego. Nie miałam jakiegoś okresu buntu, czy nie wiem, niezgody. Okej. Okay. Czyli od samego początku byłaś zdyscyplinowana i pewna tego, tak, że to będzie tak, to. Chyba tak. Okej, okay, no i od tamtej pory
postanowiłaś zacząć w Legionowie. Tam się zaczęła taka profesjonalna faktycznie siatkówka i w tym momencie mija 11 sezon, kiedy działasz i grasz w Ekstraklasie. I podczas tych 11 lat, jeden rok spędziłaś poza granicami Polski. Powiedz mi, czy ty pamiętasz jeszcze ten czas, bo to były lata 12-13, z tego co się nie... 13-14, przepraszam. Mhm. Jak wspominasz ten czas? Może najpierw skończmy tutaj, a ja zaraz zadam kolejne pytanie. To był bardzo fajny czas. Co prawda z perspektywy czasu uważam, że się rzuciłam na bardzo głęboką wodę, bo to było świeżo po maturze, więc byłam naprawdę młoda. No jakby już jakieś tam doświadczenie w życiu poza domem miałam przez internet w Sosnowcu, w Szkole Mistrzostwa Sportowego, ale jakoś... Nie wiem, no to mnie ciągnęło, żeby po prostu, zawsze uważałam, że siatkówka daje tyle możliwości właśnie wyjazdów do różnych miejsc na świecie, że chciałam jak najszybciej z tego skorzystać. Co prawda śmieję się, że teraz czuję, jakby to trochę było w innym życiu, bo to były czasy, kiedy bardzo chciałam grać na innej pozycji niż gram teraz. Więc na przyjęciu, więc myślę, że ta kariera na przyjęciu by się toczyła zupełnie w innym kierunku, zupełnie gdzieś tam... inną ścieżką, ale i uważam, że w ogóle było super wyjazd i polecam każdemu zawodnikowi, żeby chociaż raz nawet gdzieś tam może kosztem nawet mniejszego poziomu sportowego czy mniejszej wypłaty, ale dla doświadczenia takiego życiowego, sprawdzenia się i sportowo i właśnie pod kątem życiowym. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna opcja i szkoda jest z niej nie skorzystać na przestrzeni kariery. Raz skorzystałaś, skorzystałabyś w tym momencie ponownie? Nie mówię koniecznie konkretnie o Włochach, ale może jakiś inny kraj, może jakiś inny kontynent. Czy ty w ogóle rozważasz zmianę? Trochę chyba jestem już na innym etapie niż wtedy. No wtedy jakby miałam 19 lat, teraz troszkę mnie więcej tutaj trzyma w Polsce, żeby jednak być bliżej domu, co prawda. Nie wiem, czy moje kontraktowe poczynania temu dowodzą, bo gram w Szczecinie i mam 600 km do domu, więc to dalej nie jest blisko, ale jednak jest to... w Polsce i też ta polska liga no, bardzo, bardzo mi pasuje i bardzo mnie dalej satysfakcjonuje. Aczkolwiek wszystko jest kwestią gdzieś tam pojedynczej propozycji do rozważenia. Mam wrażenie, że nie tylko polska liga na tyle, ale sam klub, w którym właśnie się znajdujemy, bo tutaj w Szczecinie dzisiaj jesteśmy na Netto Arenie. Ty tutaj już jesteś szósty sezon. W tym roku będzie twój szósty sezon. Powiedz mi... Co według ciebie, no bo powiedziałeś, że rzuciłaś się na głęboką wodę jadąc do, wyjeżdżając z kraju, ale tutaj też dołączyłaś do klubu, który był mistrzem Polski, który 5 razy z rzędu obronił tego mistrza, to mistrzostwo. I ty od samego początku wspominałaś, że obstawiałaś siebie na takiej pozycji bardziej rezerwowej, na takim zadaniu bardziej pomocy temu, tej drużynie. No a od początku weszłaś na ten parkiet, udowodniłaś, że jesteś tu potrzebna. I w tym pierwszym składzie byłaś. Jak ty wspominasz ten początek tutaj? No tak, to prawda. W zespołach, które grałam przed Chemikiem, były to zespoły o zupełnie innych celach i gdzieś tam poprzeczka była dużo niżej postawiona i gdy dostałam propozycję z Chemika, nawet nie stawiałam się w roli pomocy tej drużynie, bo to była drużyna absolutnie kompletna i na bardzo dobrym poziomie. Bardziej stawiałam się w roli, żeby po prostu... trochę się sprawdzić w takiej niewygodnej roli właśnie ławkowej, rezerwowej zawodniczki i po prostu, żeby jak najwięcej się nauczyć. No i gdzieś tam w sezonie wyklarowało się, że trener bardzo mi zaufał, bardzo dużo jakby pracował ze mną i faktycznie myślę, że przez to na tle całej drużyny faktycznie udało mi się zrobić bardzo duży postęp przy tym trenerze. I faktycznie od tamtej pory jestem zawodniczką, no tutaj byłam szóstką. Jasne. Ty dołączyłaś się w sezonie 18-19, w sezonie 19-20 ponownie zdobyłyście mistrza Polski. No i ten felerny następny sezon, który poskutkował niestety tą kontuzją, która w końcu ciebie również dosięgnęła od tych młodzieńczych lat. Mówiłaś, że broniłaś się rękoma i nogami i ci wychodziło, no ale niestety jak kontuzja przyszła, to przyszła taka mocna kula śnieżna, bo to był zerwany Achilles, czyli jedna z najpoważniejszych kontuzji, jaką w ogóle tutaj siatkarz
której może siatkarz doznać. Powiedz mi, wtedy, nie chcę skłamać, ale 4 lata temu powiedziałaś, że nie wiesz, po co to się stało. Jakby jeszcze nie dojrzałaś do tego, żeby zrozumieć, po co to się wydarzyło. Czy w tym momencie jakieś wnioski z tego czasu wyciągnęłaś i już wiesz, po co ci to było? Nie, dalej nie wiem. Okay. Kontuzje są bez sensu, uważam. Oczywiście okay. Można mówić, że jakby ważna jest profilaktyka, trzeba mieć świadomość sensu, nie wiem, regeneracji czy treningu siłowego, ale ja myślę, że ja zawsze to miałam i zawsze to bardzo lubiłam. Trochę to zrzucam na karp takiego sezonu, który był dla sportowca, myślę, fatalny i po prostu dla organizmów był bardzo trudny, z ciągłymi kwarantannami, przerwami, więc dla ścięgien to było zabójcze, dla mojego się właśnie takie okazało. Jakby jakoś nie myślę o tym sezonie za dużo, co prawda dalej uważam, że to był jeden z moich lepszych w ogóle sezonów, które rozgrywałam. Ale na dzień dzisiejszy po kontuzji nie ma śladu. I odpukać tak jest. Właśnie co jest ciekawe z tymi kontuzjami, to stało się to dosłownie chwilę po tym, jak trener powiedział, że no Iga to jest maszyna, w tym sensie, że nie mam kontuzji, że właśnie jestem jak robot, bo faktycznie jakby taki mam organizm, że rzadko mnie coś boli. No także trochę mi wykrakał. Ale faktycznie ten Achilles to jest taka jedyna rzecz na przestrzeni tylu lat, że gdzieś tam wykluczyła mnie naprawdę na dłużej. To jeszcze ostatni aspekt właśnie tego momentu. Czy ty miałeś takie poczucie, że musisz po prostu w tym momencie wziąć się w garść, bardzo szybko zrehabilitować, poddać odpowiednim operacjom, bo taka również nastąpiła? I absolutnie jakby nie brałaś pod uwagę, że to może wpłynąć na twoją dalszą karierę? Czy jednak miałeś takie poczucie, od tego momentu mogę być gorszą siatkarką, może coś mi nie pójść, albo może w ogóle nie wrócę na boisko, na parkiet. Ja chyba nie dopuszczałam takich myśli. Raczej byłam taka zmotywowana i po prostu skupiona na zadaniu. No faktycznie narzuciłam sobie bardzo szybkie tempo i w sumie miałam 3 rehabilitantów w zależności gdzieś tam od miejsca, w którym chciałam tą rehabilitację podjąć i każdemu, jak mówiłam, deadline, który mamy, żeby wrócić do sprawności, to trochę przewracali oczami, ale summa summarum nam się udało. Po prostu chodziło o to, że w lutym zerwamy Achillesa i chciałam w sierpniu już zacząć z drużyną po prostu od razu sezon przygotowawczy, a nie gdzieś tam w trakcie sezonu dochodzić, więc timing uważam był bardzo wygodny, bo te treningi na początku też nie były takie typowe szóstkowe, wymagające, nie było tylu skoków, więc ja sobie tam tak siatkarsko też pomału do tego września czy października, jak liga startowała, to sobie już doszłam. Także tak, to jakby presja czasu oczywiście narzuciłam sobie i była, ale jeśli chodzi o taką presję, czy się uda, czy nie, to raczej no nie zakładałam, żeby się nie udało, bo to też była rzecz do naprawienia. Operacja poszła bardzo dobrze, więc po prostu kwestia była odbudowy mięśni. Jasne. Przed tym wydarzeniem stwierdziłaś fakt, że sport to jest twoja praca marzeń. Czy po tym wydarzeniu potwierdzasz i dalej utrzymujesz ten wniosek? No tak, myślę, że jak najbardziej, ponieważ kontuzje są wpisane po prostu w ten scenariusz. Oczywiście frustrujące jest to, gdy ma się cały czas kontuzje, czy nie wiem, cały czas przebrnąć i w ogóle ciężko jest się dostać na to boisko, bo ciągle coś, ale no ja mam to szczęście, że prowadzę się dobrze, mam też dobrych trenerów motorycznych, którym myślę, że dużo zawdzięczam faktycznie, jeśli chodzi o taką formę ogólnorozwojową. I wszystko jest dobrze i tu postawmy kropkę, nie czekamy na żadne wydarzenia. To tak podsumowując tą właśnie siatkarską kwestię naszej rozmowy, chciałabym, żebyś mi teraz powiedziała o 3 momentach swoich. Mhm. Pierwszy z nich to moment przełomowy twojej kariery siatkarskiej. Drugi, najcięższy moment, najcięższa chwila, może to właśnie ta, o której przed chwilą rozmawiałyśmy. I 3 moment to mecz, którego do tej pory nie zapomnisz. Pierwsza była przełomowa chwila, tak? Tak, dokładnie. No to myślę, że mógłby być to kontrakt z Chemikiem, ponieważ miałam, szczerze mówiąc, 2 plany w tamtym momencie. Albo podpisać kontrakt w jakimś fajnym klubie, albo w ogóle przestać grać. Taka byłam na rozdrożu trochę. No to faktycznie to jest mocne rozdrożenie. Tak, kompletnie dwa różne kierunki. W innym
Zaczęłam trochę działać w innym kierunku, niesportowym i zaczęło mi się bardzo to podobać. Po prostu chciałam zacząć inną pracę, ale ciężko odmówić chemikowi. Jak się ma już kontrakt na mailu, to tak w sumie wykorci, żeby nie spróbować. I cieszę się, że podjęłam tą próbę, bo faktycznie fajnie się to skończyło i gdzieś tam to granie i te cele wskoczyły na wyższy poziom. Także jestem bardzo zadowolona z tej decyzji. Teraz jest mecz, tak? Może być mecz. To myślę, że... O, mam taki, no. Jeden był mecz w Legionowi, graliśmy o utrzymanie. I przyznam szczerze, że był to chyba najtrudniejszy mecz, jaki grałam w życiu, bo szczerze mówiąc, granie o mistrza, czy mistrza Polski, czy w Lidze Mistrzeń, czy nie wiem, finały Pucharu Polski nie były tak stresujące jak ten mecz o utrzymanie w lidze, ponieważ tam czułam jakby odpowiedzialność na barkach naprawdę za cały klub, za wszystkich pracowników. Jakby, może pompatycznie to też, ale za całe miasto, bo to miasto nasze żyło bardzo, bardzo siatkówką i ten też brałam udział jakby w dochodzeniu i awansowaniu do tej najwyższej ligi jako jeszcze licealistka. Więc wiem, jakie to było marzenie wszystkich i byliśmy po prostu o krok od upadku. Znaczy, no teraz faktycznie parę lat później klub zbankrutował, nie ma go teraz w Ekstraklasie, ale na tamten moment bardzo nie chciałam być jakby tą drużyną, która wtedy spadła. I faktycznie w ogóle to nie miało nic z siatkówką wspólnego, bo jedna i druga drużyna była tak zestresowana, ale były naprawdę takie dziwne akcje, przedziwne. Ale w końcu wygrałyśmy już, nie wiem, czy tam był tiebreak, czy jakieś złote sety, nie pamiętam w ogóle jakby formuły. Ważne, że skończyło się na wyższym. Tak, ale wygrałyśmy ten mecz i no, jak emocje puściły, to faktycznie płacz był, ale z takiej, no, ulgi. Fajnie, nie spodziewałam się, że wybierzesz akurat mecz właśnie sprzed tylu lat i w tej... No, myślałam, że mimo wszystko to będzie jakiś mecz Mistrza Polski, bo właśnie ten moment się pamięta najlepiej, ale fajnie, że pokazujesz nam, że to nie chodzi nigdy o te medale najbardziej. Chodzi o wspomnienia i o tą walkę. No, ja myślę, że takie o trofeum, jak się gra, to już jest taki przywilej, taka wisienka na torcie, więc tu nic, tylko gracie się cieszyć takimi meczami. A tam faktycznie to był trudny mentalnie bardzo mecz. No, wspominałaś o tym, że było rozdroże, że spodobało ci się coś bardzo inna praca. Czy ta praca jest związana z skończonymi twoimi studiami w tym momencie? Tak, tak, to tak. Przedstawiam tak państwu panią siatkarkę i jednocześnie panią prawnik. Powiedz mi, jakim cudem w ogóle to prawo się pojawiło u ciebie, bo to jest absolutnie niespotykany kierunek akurat w kwestii sportowców. Znaczy tam raptem zrobiłam magistra, więc żeby na tytuł prawnika to trzeba by było pewnie jeszcze gdzieś tam bardziej podziałać w temacie. No, ale magister prawa, tak? To jest. Tak, tak, tak. Skończyłam pięcioletnie studia w Warszawie. Znaczy, to był trochę dla mnie bardzo naturalny wybór, od zawsze wiedziałam. Dlatego to był też powód, dla którego wróciłam z Włoch, tylko na jeden rok wyjechałam, bo chciałam zacząć te studia. I to był dla mnie, no nie wiem nawet kiedy się to urodziło. Trochę w rodzinie jakby, okej, tam jest parę osób. Jakieś korzenie. Tak, pracujących i często słyszałam o ich pracy, widziałam jak to wygląda od kuchni. I to trochę jak z tą siatkówką, po prostu ta mała dziewczynka sobie to zakodowała i tak zostało i tą ścieżką poszłam. I było to bardzo, bardzo miłe odskocznie od siatkówki, od treningów. Miła odskocznia, ale nie wyobrażam sobie jakby nakładu twojej pracy i twojego wysiłku w momencie, w którym kończysz. No, tak powszechnie uważane jedne z najtrudniejszych studiów, jednocześnie grając w najwyższej lidze rozgrywkowej, to musiało być mega ciężkie logistycznie, żeby to wszystko połączyć. Tak, właśnie logistyka pana gorsza. I jakby brzmi to, dalej jest to szalone, jak sobie myślę z perspektywy czasu, bo trzy pierwsze lata byłam w Legionowie, więc miałam pół godziny na uczelni, a później był sezon we Wrocławiu i w Szczecinie, więc te dojazdy trochę się skomplikowały. Znaczy ja od razu się nastawiłam, że chcę być bardzo dobrą siatkarką, a wystarczy mi, że studentką będę przeciętną, taką studentką, nie jakąś niesamowicie z jakimi wiedzą i tak dalej. Poza tym zawsze mi się podobało, jak moi profesorowie, którzy, no fantastyczna kadra, miałam naprawdę super, super kadrę, zawsze mówili, że wiedzę można nadrobić, a liczą się takie umiejętności miękkie, które gdzieś tam mówili, że we mnie widzą. Myślę, że to jest wszystko zasługa siatkówki i gdzieś tam w drużynie funkcjonowanie i ta odpowiedzialność i zadaniowość. Także tym się zawsze pocieszałam, że jak nawet tego kodeksu nie będę znała na pamięć, może i dobrze, bo to się zmienia co chwilę.
Także logistycznie to było najgorsze. Faktycznie, żeby gdzieś tam dojechać między treningami, czy właśnie z innych miast później. Ale też miałam szczęście do ludzi, bo moi profesorowie się zgadzali na, nie wiem, jakieś zaliczenie o 7 rano. Okay. Czyli nikt ci nie utrudnił. Nie, już, znaczy na pierwszym roku tak, oczywiście, okay. To jakby trochę machali na mnie ręką, że a no, przyszła sobie na, po pierwszym semestrze, bo tak faktycznie było, że tam niecała połowa zrezygnowała ze studiów, ale już jak na drugim i trzecim roku już mnie poznali, wiedzieli, że ja dalej robię to, co robię, czyli gram jeszcze w zawodowym klubie, to już zaczęli traktować mnie poważnie i faktycznie szli mi na rękę, nie wiem, raz miałam jeden egzamin w kawiarni w Sądzie Najwyższym w Warszawie, gdzieś jechałam na drugi koniec Warszawy do jakiejś korporacji, żeby też tam w biurze jednego z moich profesorów odpowiadać. Super. Także trzeba się było troszkę najeździć, powysyłać maile, ale jest okej. Okay. W takim razie, czy ty po tej karierze sportowej gdzieś tam dopuszczasz jeszcze, myślisz, że właśnie ta kariera związana z ukończeniem tych studiów może się pojawić u ciebie? Tak, tak. To jest dalej realny scenariusz. Mam parę pomysłów. Niektóre są związane z aplikacją, niektóre nie. Myślę, że akurat to jest taki dosyć szerokie wykształcenie. Mam też w ogóle magisterkę z prawa sportowego. Super. Także, ale to jeszcze przed nami, do tego jest jeszcze dużo, długa droga. Na razie zostajemy w twojej pasji, w twojej pracy, jaką jest siatkówka. A powiedz mi, jak przychodzi taki czas, że ty masz dość mimo wszystko, bo ja wiem, że sport jest również poza halą i ty się tak resetujesz, ale czy masz jakiś właśnie taki sposób na reset głowy, na odcięcie się od siatkówki, czy to w domu, czy nie wiem, czy wyjeżdżając gdzieś? Czym jest ten reset? Bardzo ładne, w ogóle nie sugerujące pytanie, bo myślę, że choć ktoś raz był na moim Instagramie, to od razu wie, jaki mam sposób, bo faktycznie od trzech lat mam psa. No i to jest takie stworzenie niesamowicie pozytywne i resetujące głowę, takie uziemiające. I spacery z nią, i opieka nad nim. No jest bardzo skuteczny to sposób, bardzo polecam. Bardzo myślę, że zyskuje na tym moja głowa pod kątem siatkówki. Ty kiedyś powiedziałeś, że wolałabyś absolutnie jeden dzień bez telefonu niż bez psa. Jesteś tak przywiązana w tym momencie do... Tak, i podtrzymuję, bo faktycznie czasami jak mamy dłuższe wyjazdy, to mój mąż ją zabiera do domu. I na przykład jest jakiś tam taki przejściowy okres, że mojego psa nie ma w Szczecinie i nie wiem, już wiem, co ze sobą zrobić wtedy trochę. Okay. No a zanim pies się pojawił, to miałaś jakąś taką odskocznię? No nie wiem, niektórzy budują z Lego, albo czytają książki, albo wychodzą popływać, zrobić jakiś inny sport niż to, co do tej pory zawodowo. Czy ty też miałaś taką jakąś odskocznię wcześniej? Oj, w lato to jak najbardziej lubię porobić wszystko inne, tylko nie siatkówkę, siatkówkę plażową, ale ja też uważam, że to jest w ogóle inna dyscyplina niż nasza halowa i klubowa. Także jak najbardziej. To chodziłam też na spacery, tylko bez psa, tak przyznam szczerze. Zawsze sporo czytałam. Myślę, że to tak typowo książki i właśnie seriale. Ostatnio odkryłam gry wideo. Super. I bardzo się wkręciłam i miałam taki stosunek, ach, gry. Okay. Taki trochę, że nic tam ciekawego nie ma i nie jest to jakaś pożyteczne zajęcie. Tak, zajęcie. Ale muszę przyznać. No to które top gry wideo według Igi Wasilewskiej? Ja myślę, że jestem jeszcze raczkująca w temacie. Dopiero gram w trzecią, ale wszystkie trzy mi się podobały, więc wszystkie trzy podam. Okay. Zaczęłam od Wiedźmina, fenomenalna gra, bardzo mi się podoba. Okay. Hogwarts Legacy też uważam, że wspaniała, a teraz gram w Red Dead Redemption i jest też super. Także... No, ja w ogóle słyszałam, że ten świat i Wiedźmina, i Harry Pottera jest ci również bliski. I tak, że te dwie postacie i filmy też lubisz. Książki przede wszystkim. Okay. Tak, uważam, że Andrzej Sapkowski ma super poczucie humoru. Okay. A gdzieś tam Harry Potter, no to z dzieciństwa taka zajawka. A później faktycznie wszystko co dookoła, czyli i filmy, do tego doszły i teraz gry, także super też zajęcie i też uważam, że się tam głowa resetuje. Okay. A powiedz mi, na przykład przed meczem, czy ty masz jakieś rytuały? Bo wiem, że niektóre z zawodniczek słuchają muzyki albo właśnie totalnie się odcinają, idą w książkę. Też takie przypadki, z takimi przypadkami się spotkałam. Ty powiedziałeś, że nie jesteś koncertowa. Czy to jakby oznacza, że również nie jesteś taka odcinająca się właśnie w muzyce? Czy mimo wszystko jedno nie wyklucza drugiego?
Faktycznie jestem koncertowa, musiałam to kiedyś powiedzieć i tak, kiedyś to powiedziałam. Mam tak dalej, ale z koncertami po prostu nie lubię chyba tłumów. Okay. Myślę, że to jest gdzieś tam główny problem, a z muzyką jak najbardziej, no to muzyki słucham praktycznie cały czas. I muzyka przed meczem na pewno, dobra kawa, no tak typowo chyba, no drzemka na pewno. To co leci w słuchawkach Iwi Wasilewskiej przed meczem? Oj, bardzo, bardzo różnie. No, bardzo różnie. A jedna pozycja taka, nie wiem, która musi się pojawić. Masz coś takiego, czy...? Nie, to różnie, zależy. Okay. Bo czasami mam na przykład, no prawdopodobnie takie smętne kawałki, czasami właśnie takie bardzo gdzieś tam rockowe, więc bardzo różnie. Okej. A jak już znajdziesz, bo ja wiem, że w twoim kalendarzu i w ogóle w kalendarzach sportowców jest absolutnie... No, wszystko jest tak poupychane, żeby znaleźć czas dla rodziny, czy właśnie na jakiś odpoczynek dla siebie jest mega ciężko. Ale jeżeli faktycznie miałabyś taki wolny weekend, to jak wygląda wymarzony wolny weekend Igi Wasilewskiej? Pod warunkiem, że nie muszę odespać jakichś wyjazdów i jest czas i są osoby, z którymi chciałabym ten weekend spędzić, to myślę, że jakieś wyjazdy na pewno, jakieś krótkie tak zwane city breaki. Czy nawet nad morze, co i nasze polskie. No tak, stąd bardzo nie macie dobrze. Jakoś super daleko, tak, chociaż Szczecin nie jest nad morzem. Nie jest nad morzem. Uściślimy to, to tak. I tak nad morzem macie całkiem niedaleko. A czy masz coś takiego, czym sobie sama lubisz dziękować? Czyli jakieś takie guilty pleasure, coś na co sobie pozwalasz w jakichś wyjątkowych momentach? No to ciekawe pytanie. Guilty pleasure. Dam ci się czas na zastanowienie. No myślę, że od kiedy już uchodzę za tą starszą zawodniczkę, a nie najmłodszą, jak to bywało, to jednak jest to szeroko rozumiana regeneracja, odnowa biologiczna. Lubię pójść na przykład na jakieś fajne sauny, takie całe centrum spa, czy nawet jakiś masaż niekoniecznie sportowy, który łączy się z wiecznym bólem, tylko jakiś taki bardziej relaksacyjny, to tak, na to lubię wydać pieniądze. Okej, w takim razie kończąc tak i zbijając wszystko w klamrę, jakie jest twoje marzenie sportowe i życiowe na ten moment? Zostawię dla siebie. Okej. W takim razie życzę ci tego, o czym sobie pomyślałaś. Mam nadzieję, że zobaczymy na parkietach to marzenie sportowe jeszcze w twojej karierze. Bardzo ci dziękuję, było mi przemiło. Iga Wasilewska. Dziękuję bardzo.